zdaniem już niektórzy pokazują. Stanęli sobie tak luźno, żeby każdy mógł spokojnie zrobić przynajmniej taki obrót. Pokaż mi drogę. Zatrzymujemy się? Kości na
trzy, cztery. I tak robimy dwa razy. Potem uwaga. Raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No fantastycznie. I słuchajcie, najtrudniejsze. Będziemy robić haczyki. Bardzo szybkie, szybsze niż były do tej pory. To más difícil ahora de esta canción. Będziemy liczyć do sześciu, a po sześciu cztery razy klaśnięcie. Pues no sé cómo se llama esto, pero cantamos hasta las seis y después cuatro veces aplausos. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Cztery razy, cztery razy. Dobrze. I to by było na tyle. Wiosowo. Odpoczywamy. Muzyka gra. Zaczynamy od prawej. Od prawej. Empezamos con la pierna derecha. Ambien. Tak? Wszyscy wiedzą, która prawa? Moja. Słuchaj Izrael. Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem, Aleluja. Zaciskamy pięści, zaciskamy dłonie.
nie szuka po nas. I drugą stronę. Ha ha ha.
I do tyłu, i dwa. I w prawą stronę idziemy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do środka, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Dobra, myślę, że wszyscy rozumiemy. Muzyka. Uwaga. Prawa, chwila. Zostaną wyśpiewać? Yeah.
Moi drodzy, jest to taki taniec, gdzie no może się uda przetańczyć z każdym. Przećwiczymy teraz kroki. Myślę, od... Umówmy się może lewej nogi. Albo jak to chce. Empezamos con la pierna izquierda o como queréis. Bueno. Raz, dwa, trzy, cztery. Odwracamy się plecami. Idziemy w tą samą stronę, co szliśmy. I ahora vamos en la misma dirección. Dymem. Raz, dwa, trzy, cztery, koniec. I wracamy tą samą drogą. I ahora regresamos. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Przećwiczmy to jeszcze raz od początku. Ahora practicamos otra vez. Bez dalej principio. Raz. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Raz. Un, dos, tres, cuatro. Raz. Un, dos, tres, cuatro. Pięknie. I teraz drugi ruch. I ahora los otros pasos. Raz. Un, dos. Trzy. Cztery. Tres, cuatro. Un, raz. Dos. Dwa. I przy tym obrocie partnerka idzie do przodu. I ahora cambiamos al lado. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Raz. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Raz, dwa, tres, cztery. I otra vez. Raz, dwa i partnerka do przodu. Cuatro i cambiamos. O jedną osobę przesuwamy. O jedną osobę przesuwamy. Una persona. Ok? Poprosimy muzykę i spróbujemy. Matko, matko, jeszcze! Ruszamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oni ma się, to nie ma mi, to się, to nie ma.
1, 2, 3, 4. Moi drodzy, teraz zrobimy taką zabawę, że będziemy przebiegać pod chustą. Ja mam za kordę, debako, zlite, materiał. Najpierw powiem komendę, kto ma przebiec. Ora, numera zlitkiem, za kordę, primero. A następnie te osoby przebiegają na drugą stronę. I chustą. Pod chustą. I następną stronę. A, oka. Dobrze, tu uwaga. Teraz pod chustą przebiegną osoby, które trzymają kolor zielony. No to chusta, uwaga teraz. Uwaga, mówmy się tak. Pod chustą będziemy przebiegać na 3-4, dobrze? Żeby... Można na chwilę, czekaj, powiem, dzięki. Tenemos diferentes colores, ¿sí? Y nosotros vamos a decir verde, blanco, amarillo y todo eso. Y una persona que está al lado de este color va a correr, ¿sí? Moi drodzy, uwaga, teraz wszyscy Polacy, słuchajcie. Sprawa jest taka, że jeśli ja powiem po polsku, będzie w hiszpańsku i dopiero przebiegamy, dobrze? Dobra, dobra, chusta do góry i do dołu, wszyscy razem, dwie chusty. Do góry. Teraz pod chustą. Jeszcze raz. Przebiegnij kolor. Zielony. Ora, będę. I teraz. Trzymamy chustę w górze. Uwaga, słuchajcie. Trzymamy chustę w górze w tym czasie, jak biegną, dobrze? Jeszcze raz. Chusta do góry. Pod chustą przebiegną osoby, które trzymają kolor żółty. Taki gruby, taki budy, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Świętym być, jeszcze raz powoli. Taki duży, taki ma, może świętym być. Taki gruby, taki budy, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Taki duży, taki mały, może świętym być. Taki gruby, taki chudy, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego, jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego, jak siebie samego. Taki duży, taki mały, może świętym być. Taki gruby, taki chudy, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Taki kto się nawróci, ten się zmóci. Każda święta, bądź święta. I ponad co jest zadowolona. Każda święta. Duży, taki mały, może świętym być. Taki gruby, taki chudy, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Taki ja, taki ty, może świętym być. Nic nie potrzebuję, zawsze się raduję. Święta zdrowa, zdrowa zdrowa. Nic nie potrzebuję, zawsze się raduję. Święta zdrowa, zdrowa zdrowa. Taki duży, taki mały, może święty być. Taki gruby, taki chudy, może święty być. Taki ja, taki ty, może święty być. Taki ja, taki ty, może święty być. Thank you.
Tamta noc nie kończy się, nigdy światło tamtej nocy nie zagaśnie. Nie poznałem ciebie, panie, gdy zbudziłeś mnie wołaniem. Sogno de tus siete voi, che turbate la mia vita inutilmente. Forse no, non siamo noi, è un altro che ti chiama. Samuel. Samuel.
Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
noi ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está enojado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Nos vemos. Queridos hermanos, hoy en la lectura de las lecturas de este jueves, decimosexto del tiempo ordinario, hay dos momentos especiales en el libro de Jeremías, el grito del pueblo que llama y clama al Señor, recordando lo que Él nos anuncia, recordando lo que Él nos promete y lo que Él nos ayuda a asumir en nuestra vida personal, va descubriéndose totalmente en la práctica de lo que vamos haciendo y en la sintonía que tenemos con el Señor. Muchas veces en nuestra vida personal disociamos la vida diaria con la vida de Cristo, o con la vida del seguimiento de Cristo, y estamos llamados justamente a que sea una consonancia, para que de ese modo, sin abandonar al mismo Jesús, al mismo Dios, que es la fuente viva, podamos nosotros tener la fuerza necesaria para seguir creciendo, para seguir caminando y seguir asumiendo los retos que en el día a día Él nos propone. Por otro lado, cuando escuchamos el Evangelio de Mateo, se hace cuestionamiento sobre las parábolas, y el Señor es bastante claro, pues se le dice, algunos les hablan parábolas porque para que lo entiendan, y solamente entenderán aquellos que son capaces de entrar en el contexto de Dios, en la idea de Dios, en lo que Dios piensa, en lo que Jesús nos impone o nos propone, para poder así entonces ir viendo qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Cuando el Señor habla en parábolas, en algún momento le dice uno de sus discípulos, ustedes les hablan parábolas para que entiendan, fuera el pueblo no. Y no se trata de un desprecio entre unos y otros, sino de permitir el interés del pueblo a que busque encontrarse con Dios a través del discernimiento, de la experiencia, del encuentro con Él, de la oración, y así poder saber cuáles son los pensamientos de Dios, qué es lo que Dios está pensando para nosotros asumir. Pero en caso al final es un proceso de seducción, llamémoslo así, de Dios, que quiere que estemos en constancia con Él. Nosotros muchas veces, a nosotros se nos hace muchas veces fácil el acercarnos a Dios para pedirle algo y después cuando lo tenemos irnos y dejarlo solo, porque ya hemos encontrado lo que hemos querido, y el Señor se siente de ello. Lo que quiere es no que nos aprovechemos de Él y nos vayamos cuando conseguimos lo que queremos o obtenemos, sino que nos mantengamos siempre con Él, en constancia con Él. Pero ahora también la calidad de ese encuentro con Él hay que evaluarla, y no se trata de acercarnos sencillamente para pedirle por lo que necesitamos y para que nos auxilie, sino para que estemos con Él como amigos y podamos ir bebiendo de lo que Él nos ha dado y poder ejercer la santidad de lo que Él nos propone. Vamos pues a ponernos de pie para presentar al Señor nuestras intenciones. Estamos viviendo para que sintamos el gozo y la alegría de estar juntos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor que bien por todos los przystanie
gdy usłyszy wołanie